Witajcie w kolejnym odcinku, panie Tomku, czemu to nie gra? Dzisiaj obiecana Tesla X. Jak widać, tam już drzwi otworzone, chłopcy działają. Zestaw instalacyjny do samochodu już czeka. A odcinek będzie ciekawy, bo poopowiadam wam też troszeczkę o pleśni. Zapraszam. Obiecałem Tesla X i jest. Obiecałem, że nie będzie to tylko i wyłącznie Helix i tak też jest. Jak widzicie obok mnie, po lewej, po prawej stronie jest Focal, ale o tym za chwilę. Po kolei, z czego składa się system Tesli? W Tesli, jak to w Tesli, nie mamy zbyt dużego wyboru. Mamy tylko dwa systemy dla modelu X. To jest model audio podstawowego, gdzie mamy 7 głośników, czyli typowy przód, głośniki wysokotonowe i średniaki. Średnisko tam w drzwiach, z tyłu drzwi i centralny. Koniec, nic więcej w tym standardzie nie ma. I taki standard jest w tej Tesli, był w tej Tesli za mną. Oprócz tego Tesla proponuje jeszcze wyższy system High, czy tam Ultra zwany u nich, w przypadku Tesli X. I tam jest 12 głośników systemu i dodatkowych 5 jakichś efektowych dodanych przez Teslę. I do tego jest wzmacniacz z procesem DSP, ale to jest system rozbudowany, taki się tutaj nie znajduje, my edytujemy ten podstawowy. W tym podstawowym systemie nie ma subwoofera, więc musieliśmy ten subwoofer zainstalować i przygotować dla niego miejsce, ale o tym wam opowiem później. Po kolei, najpierw wygłuszenie drzwi, czyli przednie drzwi, standardowe wygłuszenie ma tą Forever Silent, czyli wewnętrzna, zewnętrzna część drzwi, tapicerki, żeby wszystko było cicho i żeby tam się nic nie pojawiło w momencie, jak się te fokale odezwą w drzwiach. Oczywiście wygłuszenie tylnych drzwi, tu problem, no bo jak widzicie za mną Tesla X, jak pamiętacie, ma drzwi otwierane do góry, które się, nawet teraz zauważyłem, wcześniej tego nie zauważyłem, że one się układają tak jakby w logo marki Tesla, jak się otworzą, możecie to za mną zobaczyć. To był jakiś tam problem, dlatego że pierwszy raz w historii wygłuszaliśmy drzwi otworzone do góry, czyli trzeba było tak jakby wygłuszać sufit, a nie takie prawdziwe drzwi, jak to w standardowych samochodach. Ale oczywiście daliśmy sobie radę. Jakie są głośniki fabrycznie w Tesli? W Tesli z przodu są głośniki wysokotonowe, dosyć dużej średnicy, jak widzicie. Taka ciekawostka, bo w samochodach raczej standardowo nie ma takich średnic. Do tego mamy na dole głośniki 16 na takim kołnierzyku plastikowym. I powiem wam szczerze, o ile te głośniki wysokotonowe, no jakoś tak jeszcze sensownie wyglądają, to o tyle te głośniki 16, które trzymam teraz w ręce, te z przodu w drzwiach, to wyglądają no co najmniej tak słabawo jak Japończyk, czyli jakaś Toyotka. Tam też są takie bardzo liche głośniki. No co mam o nich powiedzieć? No tak jak wyglądają, tak grają. Z tyłu mamy bardzo podobne, jeszcze gorzej wyglądające. Tam z tyłu przy okazji w Tesli pojawia się, widzę, problem, dlatego że tu już Tesla wcześniej myślała, zrobiła taki daszek. Ten daszek nie pomógł, jak widzicie, na głośniku jest pleśń. Ta woda się tutaj dostała, zdegradowała tą membrankę z papieru, zalała ją wodą, na tej membrance powstała pleśń. Ta membranka na pewno nie waży już tak mało, jak wcześniej ważyła i nie gra tak, jak wcześniej grała, bo już jest, zaczyna się robić taka mięciutka od tej pracy wody na nią. Tutaj zrobiono taki, jak mówiłem, daszek, ale on nic nie pomógł. My zakładając te głośniki tylne, widząc ten problem, bo musimy na to reagować, że tutaj ta pleśń się pojawiła, czyli gdzieś ta woda tutaj skapuje na membranę od tyłu, założyliśmy takie osłonki firmy Ampil. To są osłonki, które są właśnie w drzwiach mokrych. To znaczy, jeżeli producent nie zadbał o to, żeby głośnik był w miejscu suchym, no to może się coś wydarzyć, więc założyliśmy na wszelki wypadek takie osłonki do tyłu dla naszych głośników fokala, które były zamontowane, żeby to się nie wydarzyło. Także to, jeżeli chodzi o głośniki. I teraz to zamiast tych głośników zamontowaliśmy. Jeżeli chodzi o zestaw przedni, to zrobiliśmy troszkę lepiej niż było fabrycznie, bo dodaliśmy zestaw trójdrożny. Czyli tak jak wam mówiłem, z przodu mieliśmy dwie drogi typowe plus centralny, a my dodaliśmy jeszcze w miejscach, które w Tesli się znajdują na desce rozdzielczej u góry, miejsce, które jest przeznaczone dla tych głośników systemu Ultra, czyli tam jest miejsce na głośnik średniotonowy. I ten głośnik średniotonowy dodaliśmy, to jest zestaw pasywny, który zaproponował, to rozwiązanie zaproponował nam klient, jest przyzwyczajony, nauczony na fokalu i go lubi. Nie zmieniamy nic, wiadomo, na siłę, też współpracujemy z fokalem i możemy go zainstalować. I wzięliśmy właśnie ten zestaw, czyli głośnik wysokotonowy, średniotonowy, niskotonowy. Tu jest zestaw ze zwrotnicą pasywną, my tej zwrotnicy nie będziemy wykorzystywać. Dlaczego, to zaraz powiem.
czyli zestaw trójdrożny naprzód, centralny zostawiamy i teraz tył mamy głośniki też Focala, Polyglasy koaksjalne i subwoofer z tyłu, to też jest Focal P25 FSE, też klient go zaproponował, żeby go zainstalować. Do tego sterownik procesora, który też znacie z naszych instalacji, umożliwiający sterowanie głośnością tego subwoofera, plus oczywiście jeszcze inne ustawienia, które może sobie zażyczyć klient, bądź może mu zaproponować, tam jest mnóstwo możliwości konfiguracji tego sterownika. Co z tym subwooferem? Dla subwoofera trzeba było przygotować skrzynkę. Normalnie w Tesli ten subwoofer fabryczny znajduje się z tyłu, z prawej strony, tak jak na systemie Altra. W tym samochodzie tego subwoofera nie ma, więc tej skrzynki też nie ma. I teraz są dwie możliwości rozwiązań. Śledziłem jakby rynek, co w Teslach jest instalowane, zanim ten samochód do nas przyjechał. I widzę na forach Tesli, można te fora prześledzić, że ten subwoofer jest montowany w dwóch konfiguracjach. Pierwsza to jest taka, że on gra fizycznie tak jak powinien, czyli do bagażnika jest zamontowany pionowo, albo jest opcja, że jest zamontowany poziomo i gra jakby do wnętrza tylnego boku w momencie, kiedy na dole są jakieś tam sterowniki, których w tym aucie akurat nie było. Więc my mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wykonać tą pierwszą wersję skrzynki, czyli głośnik pionowo grający bokiem do bagażnika. Ale oczywiście tam nie było atrapki, nie było przygotowanego miejsca, musieliśmy to zeskanować, musieliśmy te miejsce policzyć, zabudować skrzynkę, zrobić ją oczywiście wcześniej, wyciąć na ploterze, oprzyć, okleić materiałem, włożyć do środka, potem zeskanować zewnętrzną część tapicerki bagażnika. Na tej zewnętrznej części zrobiliśmy atrapkę, tą atrapkę musieliśmy wyciąć CNC, potem na nią zrobić siatkę i tak dalej, i tak dalej. Taka robota jak to u nas koncepcyjno-ręczna, ale to było potrzebne, żeby ten subwoofer tam rzeczywiście z tyłu zaistniał. Co zasila to ten cały system? Jeżeli chodzi o głośniki systemowe w środku, to zasila AP 8 DSP. Czyli mamy 6 kanałów z przodu, mamy 2 kanały z tyłu i to nam w zupełności wystarcza do tego, żeby ten dźwięk naprawdę opanować. Oczywiście na koniec będzie strojenie. Oczywiście mieliśmy taką sytuację, że trzeba było dać kartę, bo tak czasem się zdarza, tak? Czyli jeżeli potrzebowaliśmy jednego kanału wejściowego, daliśmy kartę i AP 8 nam zasili całą Teslę. Oprócz subwoofera, no bo wiadomo, że tu nam zabraknie kanałów, żeby ten subwoofer zasilić. Poza tym jest to subwoofer 4-ohmowy, więc potrzebujemy zewnętrznego wzmacniacza dla subwoofera i to jest AP1 FX z tej samej linii Match Up. On jest od niedawna na rynku. Od niedawna możemy zaproponować taki układ, że mamy dokładnie tej samej linii wzmacniacz do subwoofera jak ten systemowy w środku. Oczywiście ten wzmacniacz jest podłączony również do procesora. Procesor ma kanał, ma jeden kanał wyjściowy RCA, w zasadzie, który można podłączyć do wykorzystania do subwoofera i tak też tu zrobimy. Czyli ten wzmacniacz subwooferowy też będzie przechodził przez procesor, też będziemy go ustawiać procesorem. Czyli wszystko, cały system aktywnie, wszystko ustawione od zera, wszystko wymienione i startujemy całkowicie od nowa. Tesla nie była prostym projektem. Po pierwsze auto elektryczne, to też ma znaczenie w przypadku tych wzmacniaczy, bo to są wzmacniacze cyfrowe D, czyli mamy trochę większą wydajność niż typowe wzmacniacze AB, czy już wyższe klasy. I teraz kilka problemów, które spotkaliśmy, ale sobie z nimi poradziliśmy. Samo wyciągnięcie jednostki głównej tego ekranu, że tak powiem, telewizorka, za którym to właśnie trzeba się wpiąć, żeby złapać całą instalację fabryczną, też nie było łatwe. Umieszczenie wzmacniacza, zmieściliśmy go, ten AP 8, pod deską rozdzielczą nad nogami kierowcy. Tam jest takie fajne miejsce, gdzie ten wzmacniaczek się mieści. Nie trzeba ciągnąć tych przewodów do wzmacniacza po całym samochodzie. Czyli one biegną tak naprawdę z radia do wzmacniacza, od wzmacniacza już na głośniki na całe auto. Bardzo fajna ta instalacja przebiegła kilka dni. Mała męczarnia z tą skrzynką, zabezpieczenie głośników przeciwko wodzie i poradzenie sobie z montażem wzmacniaczy i w zasadzie można stroić i wydać. Pierwszy raz stroimy tą Teslę X, zobaczymy co nam tutaj wyjdzie, ale mamy narzędzie w postaci procesora, więc myślę, że sobie spokojnie poradzimy. My do strojenia, samochód do wydania i co? I następny film. Co będzie następny, to jeszcze nie wiem, ale w międzyczasie na pewno będzie jakiś obiecany dla Was test, bo obiecałem, że kanał się będzie rozwijał i nie będziemy tylko robić prostych relacji z montażu, ale też będę dla Was robił testy i takie ciekawsze filmy, nazwijmy to takie luźniejsze. Ale to będzie w środku tygodnia. A w przyszłą niedzielę oczywiście kolejny film,
z realizacji systemu audio. Do zobaczenia.